Piotr Wojdyło, witam państwa. To jest program Gości Dnia, a jest nim Piotr Śliwiński, krakowski podróżnik, absolwent Politechniki Krakowskiej. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Kilka dni temu wrócił pan z wyprawy dookoła świata, a jej ważnym akcentem było zdobycie Monde Verest, wierzchołka Ziemi, a to zdobycie tego szczytu miało też taki swój potrójny akcent i symbolikę. Tak, zgadza się. Ja wraz z kolegą Jackiem Jaśniewskim postanowiliśmy wyruszyć właśnie w roku 2018 na najwyższą górę Ziemi w ramach naszego projektu Jackson-Peterson Summit Expedition, ponieważ założyliśmy sobie w 2010 roku, że zdobędziemy wszystkie szczyty Korony Ziemi, czyli dopowiem może, że to są najwyższe szczyty na każdym kontynencie i konsekwentnie raz w roku jedną górę zdobywaliśmy. Postanowiliśmy, że wejdziemy na Mount Everest w roku 2018, ponieważ przypada wielka rocznica dla nas Polaków, jest to setna rocznica odzyskana niepodległości, ale też ta rocznica zbiegła się jeszcze z dwoma wielkimi rocznicami związana z dwójką wielkich Polaków, z Wandą Rutkiewicz i z Janem Pawłem II, ponieważ dwa dni temu, dokładnie 16 października, upłynęło 40 lat, gdy pierwsza Polka, pierwszy Polak zdobył Mount Everest i dokładnie tego samego dnia Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Oczywiście nie obyło się też bez problemów, jeżeli chodzi o ten akcent podróży dookoła świata, czyli zdobycie Mount Everest. W próbie uczestniczyły trzy osoby, a tylko Panu się udało dotrzeć na szczyt. E, tak, na no, tą ekspedycję y, z Jackiem y, wzięliśmy na wyprawę też jego brata Piotra Jaśniewskiego i w trójkę próbowaliśmy zdobyć Monte Everest, no, niestety po drodze zdarzyły się dwa wypadki. Na wysokości 6800 Jacek stracił przytomność na 5 minut. Odpadł od ściany. Uratowała Golina lina poręczowa, więc się dobrze skończyło. Dobrze, dobrze się zawsze zabezpieczaliśmy i wrócił cały i zdrowy, ale musiał zawrócić i wycofać się z ataku na szczyt. No, i drugi wypadek po drodze, który nam się przytrafił, właściwie to Pietrzkowi, który był za mną już przy ataku szczytowym kilka godzin przed szczytem, na wysokości, wysokości 8600 około, czyli już bardzo, czyli już bardzo blisko 200-300 metrów przed szczytem, stracił wzrok. Ślepota śnieżna go dotknęła. Po dwóch dniach wrócił mu wzrok, ale, ale ja musiał zawrócić. Czy to ta, na takiej wysokości? To się zdarza, to się czasami zdarza, ale podjął decyzję i mm, słuszną, ale bardzo trudną, bo to jest właśnie najtrudniejsza decyzja. Wiedzieć, kiedy, kiedy trzeba zawrócić, że jest y, organizm osłabiony lub jest jakiś problem y, i trzeba nawet przed szczytem czasem ją zawrócić. I już dalej kontynuował pan podróż samotnie. Na szczycie właśnie naszej trójki dotarłem sam, ale w naszej ekspedycji uznaliśmy, że to jest sukcesem, bo wszyscy cali zdrowi wróciliśmy. Ale pojawiła się... polska flaga na szczycie w setną rocznicę i nie tylko polska, ale też pierwszy raz krakowska. Przy tych wydarzeniach, które zdarzyły się Pana kolegom, na pewno pojawiały się obawy i wątpliwości, czy atakować dalej. Jest, są chwile zawahania, też miałem takie momenty, że się zastanawiałem, czy kontynuować wspinaczkę. Czy dam radę bez kolegów, bez mojego partnera Jacka Jaśniewskiego? Więc takie przychodzą chwile słabości, ale udało się. I mało tego, że udało mi się stanąć na szczycie, to, to przypadło to jeszcze akurat w dzień moich urodzin, 19 maja. Więc tutaj, kilka takich ważnych dat się połączyło na ten finał na szczycie, to około pół godziny przebywania na najwyższym wierzchołku naszej planety. Jakie to uczucie? Bo tam wspomniał Pan, że tak, jest flaga małopolski. Polski się pojawiła, flaga Krakowa, więc także nasz małopolski akcent, bo 55 dni mniej więcej trwa akcja górska, a sam pobyt na szczycie, sama radość, to tylko pół godziny. To też taka szkoła pokory. To nawet nie, nie w nawet pół godziny, mogło to być 20-25 minut, ponieważ nie było wtedy możliwości, i nawet nie myślałem o tym, żeby ten czas mierzyć, jak długo byłem na szczycie. To jest moment takiej euforii, radości, satysfakcji, że po. W tak długim okresie wędrówki, wspinaczki. Nawet nie chodzi o te 55 dni, tylko okres nawet pół roku y, y, przygotowań i starań się, żeby ta ekspedycja mogła się w ogóle rozpocząć. Mogę nawet powiedzieć szerzej, to jest okres y, podsumowania 8, 8 lat y, y, moich działań w górach i realizowania wcześniejszych y, lodowców, które mnie przygotowały i nada, nadały mi też dużo Doświadczenia, które pozwoliły mi zmierzyć się z najwyższą górą świata, która była trudna, sroga, nauczyła mnie pokory i każda góra, każda kolejna góra uczy, uczy mnie pokory i szacunku do gór, ponieważ jest to żywioł ogromny i potrafi być bardzo surowy, wymagający klimat, pogoda, też organizm. Czasami. Pod może więcej czasami są słabości, nie tylko takie fizyczne, ale nawet psychiczne, bo, bo w górach to jest też tak, że, że czasami nawet ta psychika jest ważniejsza, żeby się nie załamać, żeby się nie poddać i yy, iść do przodu. Co powoduje takimi osobami jak pan? Tyle się słyszy, chociażby ostatnio, o tragediach, które wydarzyły się wysoko w górach. Mam wrażenie, że każda taka podróż, taka ekspedycja to jest i granie z losem, i granie z życiem. No tak, mam świadomość tego, i myślę, że osoby, które realizują takie wyzwania, też mają taką świadomość. Ja, zdając sobie sprawę z trudów podjętego wyzwania i ryzyka, dołożyłem największych starań, szczególnie właśnie przy tej, myślę, najtrudniejszej do tej pory dla mnie góry, aby się przygotować jak najlepiej potrafię, jeśli chodzi o Kondycje. Można takie niebezpieczeństwo w górach ograniczyć przez dobre przygotowanie, przez ymm, brak y, brawury na przykład? Zdecydowanie tak. Uważam, że tak. I y, rozpocząłem te przygotowania kilka miesięcy w, dużo, wcześniej, wiele miesięcy wcześniej. Y, Przygotowania własnego organizmu, po pierwsze. To właśnie Czyli... nie bez kozary wspomniałem na początku, że jest pan y, absolwentem Politechniki Krakowskiej, bo tutaj y, też ma to znaczenie przy przygotowaniach. My już w Kronice mówiliśmy kilka razy o y, termoklimatycznej komorze w Laboratorium Badań Technoklimatycznych. I y, y, właśnie tam także trwały przygotowania, między innymi tak, do, jeden do tej podróży. Etapów to było właśnie przygotowanie. Y, no, przypomnijmy, na czym one polegały, bo to ciekawa W projekcie ciekawa Oswajamy Mróz zostałem zaproszony przez Waleriana Romanowskiego i Wawrzyka Kuca do projektu, który pozwalał przygotować się im do wyjazdu na Syberię rowerem, więc spędziłem z Walerianem 100 godzin w komorze termoklimatycznej, w której było minus 50 stopni, ale odczuwalnie było minus 62, policzyliśmy, bo jeszcze Czyli do tego dochodziło Warunki wiatra. zbliżone do tych, które warunki później Arktyczne, w górach. w skrajnym mrozie pozwoliły nam sprawdzić nasze możliwości, naszych organizmów. Mogłem... Sprawdzić, jak będzie się organizował w skrajnym mrozie przez długi okres, bo w górach nie jest tak, że stała temperatura ujemna aż tak bardzo, bo w ciągu dnia jest trochę cieplej, w zimie może być bardzo duży mróz, a jak dojdzie wiatr, to jeszcze większy, więc te temperatury się wahają. Ale mogłem też sprawdzić sprzęt, zmienić dietę, bo, bo nie tylko jest walka z mrozem, trzeba mieć. Przede wszystkim zdrowy organizm, nawet najmniejsza y, choroba czy dolegliwość może spowodować y, niezdobycie szczytu lub jakąś tragedię. To teraz króciutko jeszcze na koniec, jaki cel następny już jest jakiś, czy na razie odpoczynasz tutaj? Została y, jedna góra z korony ziemi, y, także zobaczymy kiedy. Natomiast teraz dopiero dotarłem po, po pół roku, bo byłem w podróży dookoła świata, która trwała y, pół roku, więc w maju byłem na szczycie Ewerestu, dopiero teraz dojechałem. I to była dwunasta podróż dookoła świata, bo też raz w roku I jestem w takiej podróży, która trwa kilka miesięcy. No ale teraz, no, teraz właśnie mogłem dotrzeć między innymi też dzięki miastu Kraków, które mnie wspierało i wiele innych firm i instytucji, bo uważam, że to nie jest tylko mój sukces, tylko mojego zespołu, moich kolegów z drużyny i wielu, wielu ludzi, którzy mi dobrze życzyło i, i mnie wspierało. Piotr Śliwiński, krakowski podróżnik, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wrażenia z tej ostatniej wyprawy. Państwu dziękujemy za uwagę dziękujemy. i do zobaczenia.